Witam, 19 czerwca 2015. Stymulowanie gołębi młodych do trzeciego lotu treningowego. Zadaniem jest tak zestymulować młode gołąbki, by uodporniły się na stres związany z łapaniem, przebywaniem w koszu transportowym i transportem. Gołębie młode połapałem do koszy transportowych i dzisiejszą noc spędzą w pomieszczeniu. Będzie to symulacja kosza transportowego, kabiny transportowej. Przy okazji, że jutro jadę wkładać gołębie na lot za Schaffenburga, te gołębie młode zostaną wypuszczone. Jest to dystans około 25 km. Pierwszy trening był z pobliża gołębnika, następny był z kilku kilometrów, teraz już skok na 25 km. Gołębie będą na czczo, by szybko weszły do gołębnika. Również, jako ciekawostkę, pokazuję tutaj w tym wypadku 5 moich wdowców, którzy polecą na lot San Niklas za tydzień. 4 z nich odbędzie lot w niedzielę za Schaffenburga. Pstry Karol będzie inaczej stymulowany, ponieważ zawsze istnieje ryzyko, że kilka dni przed ważnym lotem może być załamanie pogody i gołąby stracił zbyt dużo energii. Temu też przed lotem długodystansowym główny pretendent powinien odpoczywać. Jeśli chodzi o sposób prezentacji gołębi, on również może dotyczyć gołębi rocznych. W polskich warunkach lotowych, gdy zaczynają się loty 500-700 km, gołębie młode powinny rocznie odpoczywać w hodowli. By nie wyrzucały lotek, należy je umieścić w takich koszach transportowych, żeby noc przenocowały i drugi dzień zrobić im lot treningowy z niedalekiej odległości 15-30 km, tak jak gdyby odbywał się lot. Pozwoli to wstrzymać lotki. Pamiętajmy o tym, że gołębie roczne to przyszłość hodowli. Eksploatowanie ich na lotach 500 km i więcej często kończy się katastrofą i ten rybek bezpowrotnie ginie. Za chwilę obejrzymy młode gołębie stymulowane na lot trzeci treningowy oraz grupę wyżymaczy przygotowywanych na lot San Niklas i później po 2 tygodniach na lot z Ostendy 850 km. Ryszard Osnowiec, Bogatynia, Polska.